Cześć, witam Państwa bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, zapraszam Was na horoskop wiosenny. Idzie wiosna, więc horoskop dla każdego znaku zodiaku. Tutaj zaczniemy od baranka, skończymy na pannie, a potem będzie druga część. Także zobaczmy, drogie barany, co Was tutaj spotka w 2018 roku wiosną. Jest to horoskop ogólny, tak? Czyli patrzymy te najważniejsze rzeczy i zobaczymy, co się będzie u Was działo. To pokażcie mi, co spotka barany na wiosnę 2018 roku, co spotka barany. Co spotka barany na wiosnę 2018 roku. Zobaczmy. Drogie baranki, co tu się u Was będzie działo. Dobrze, zobaczmy, drogie barany, co u Was będzie. Baran. 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 Więc drodzy Państwo, baran ma słońce, bardzo fajna karta, więc myślę, że tutaj słońce, które się pojawi, będzie dla Was bardzo pocieszające. Na pewno jest to początek nowych rzeczy. Widzę kobietę niezależną stojącą w ogrodzie, więc dla Pań to może oznaczać niezależność, dla Panów w sumie też, bo karty są dualne. Przepraszam. I wynik jest czwórka buław, karta świętowania, więc jest to bardzo fajny dla Was okres. Może być też okres zabaw, możecie też się szykować na jakieś wesele. Rady są nie kłóć się trochę. I widzę, że w waszym życiu wcześniej było tak troszkę, mogło być zastoju, natomiast tutaj otwieracie się na nowe, więc dla was, drogie barany, wiosna tutaj 2018 jest rewelacyjna. Zobaczmy teraz byczki, drogie byczki, co to będzie u was. Pokażcie mi, co będzie się działo u byków. U byków, na wiosnę 2018, co się będzie działo, zobaczmy. Byk, wiosna 2018. Zobaczmy, drogie byki, co to u Was będzie. Drogie byki, karta główna, koło fortuny, czyli na pewno będą zmiany. Na pewno będą zmiany u Was. I teraz, drogie byki, jeśli chodzi tutaj o kwestie życiowe, no to są zmiany. Uważajcie na kwestie finansowe. Tu są jakieś takie problemy finansowe. W przeszłości te finanse mogły być całkiem niezłe, więc jeśli próbujecie coś zrobić, to karty mi mówią, że może być to kiepska decyzja. Natomiast bardzo dobry jest wynik na uczucia, dwójka kielichów, karta miłości. Rada, wyjedź gdzieś, odpocznij. Ja bym Wam radził, drogie byki, żebyście po prostu tutaj troszkę sobie odpoczęły i żebyście nie inwestowały za szybko. Wszystko na spokojnie. Także tak to wygląda. I teraz bliźniaki będą. No zobaczmy, drogie bliźniaki, co tutaj u Was będzie się działo. Dobrze, zobaczmy. Karty, pokażcie mi bliźniaki. Co się będzie działo u bliźniaków? Bliźniaki, wiosna 2018. Karty lecą. Drodzy Państwo, wiosna, początki nowego i nowa talia tutaj dzisiaj dla Was pierwszy raz używana. Bliźniaki 2018, więc taka szybka talia. Zobaczmy, drogie bliźniaki, co tu u Was się będzie działo. Bliźniaki, trójka kielichów. Na pewno dużo spotkań z przyjaciółmi, spotkań ze znajomymi. Zobaczmy jeszcze. Ok. Więc uważajcie, drogie bliźniaki, bo tu tak jakby z wyniku spotkań wychodzi mi mag. Wcześniej widzę, że był taki okres gromadzenia pieniędzy. Możliwe też, że ściskania uczuć, jeśli chodzi o kobiety. Tak jakby ktoś się bał otworzyć. Natomiast wejdziecie w taki okres spotykania się. To są trzy osoby, które dobrze się bawią. To są różne spotkania. No, jedni na kawkę, drudzy na winko, trzeci tam równie dobrze mogą sobie pasjansa ustawiać. Wchodzi na spotkanie z przyjaciółmi i nieunikniony jest mag, więc tutaj też może być taka sytuacja, że na skutek tych spotkań z przyjaciółmi jakiś mag tutaj was zaczaruje, także zwróćcie na to uwagę. I wynik jest karta walki. Zobaczę jeszcze, o co chodzi z tą walką. Uważajcie też o finanse. Może być tak, że ktoś was coś plącze. Tutaj więcej osób się bije. To są osoby, które znacie. Tutaj na tej piątce buław to są osoby, które widzimy. Więc tak jakby musicie się bronić swojej pozycji w kwestiach finansowych. Także uważajcie na te finanse. Rada jest trójka monet. Zadbaj o stabilną sytuację finansową. Zadbaj o stałą pracę, stałe dochody. Także tutaj, no tak, może troszkę mniej zabaw, a też, znaczy zabawa też jest fajna, wiadomo, w życiu, ale myślę, że warto też pomyśleć o stabilizacji finansowej. I teraz będą raczki, drogie raczki, nieboraczki, zobaczmy. Ktoś już mi napisał tam gdzieś na YouTubie, że nie, nieboraczki, dobrze, ale tak mi się kojarzy. Dobra, raki, zobaczcie, karty, pokażcie mi raki. Do czego idziecie wiosną 2018? Raki, raki na wiosnę, co się u Was będzie działo, zobaczmy. Raki, co się będzie u Was działo. Już patrzymy, co tutaj będzie. Raki, co tu u Was będzie? Drogie raki, więc no tutaj mam taką informację, że może być trochę ciężko, mogą być jakieś problemy z plecami, proszę uważać na to, żebyście się nie przeciążyły po prostu. I widzę niestety troszkę tutaj jakichś takich walecznych okresów.
zobaczę jeszcze, o co chodzi. Może chodzić o kwestie finansowe, może też chodzić o kłótnie w rodzinie, bo to jest rodzina i to jest więcej osób. Także rada jest królowa kielichów, ona działa emocjonalnie, więc albo działajcie tak emocjami, po prostu po ludzku rozmawiajcie, albo kobieta o jaśniejszym kolorze włosów z takich jakichś konfliktów rodzinnych może was tutaj wyprowadzić. No dobrze, i przejdziemy teraz do lwa. Lew, zobaczmy, co tutaj będzie u lwa się działo. Lew, horoskop 2018, wiosenny do lwa. Zobaczmy, drogie lwy, karty pokażcie mi, co się będzie działo u lwa. Wiosną 2018, co się będzie działo u lwa. Zobaczmy. Drogie lwy, co tu będzie u was. Drogie lwy, karta siły, no to jest w ogóle znak lwa, żeby było śmiesznie, więc uważam, że będziecie mieć bardzo dobry okres, bardzo dobry okres. No to karta siła z lwem tutaj koresponduje i w ogóle jest lew na karcie, więc czas dla was, po prostu czas dla was. Czas dla was też tutaj, czas dla was tutaj też, król, dla kobiet poznacie króla buław, facet taki bardzo energetyczny, on też jest seksualny. Musicie też próbować zapanować nad królem buław, a okres jest na podrywy dosłownie. Z przeszłości jakieś takie, możecie też wyjść z takich starych znajomości, trochę próbować się oderwać na przykład i pójść w nowe rzeczy, bo szóstka kielichu to są stare znajomości, też trochę z finansów może być, natomiast ta karta siły na wyjściu mówi o tym, że wy sobie poradzicie z finansami też na pewno, ale tutaj jest taki okres, trochę bym powiedział, jakiś dla pań, szczególnie podrygów z królem buław i kart romansów. Dla panów to po prostu karty romansów i oznacza to, że będziecie panowie mieli dużo siły, dużo energii i wy możecie, że tak powiem, podrywać. Także też fajny okres, bardzo mi się to podoba. I zobaczmy teraz, drodzy państwo, tutaj patrzymy dalej, co się będzie działo. Dobra. No, chodźcie tutaj karty do mnie. I teraz będą panny. Panny, zobaczmy, panny, co będzie u was. Panny, wiosna 2018. Karty pokażcie mi, panny. Wiosna 2018. Co się będzie u was działo, drogie panny? Co się będzie u was działo, panny? Zobaczmy. Panny, uważajcie na wszelkie formy złodziejstwa, oszustwa. Żeby was tutaj ktoś coś nie żebyście miał problemów po prostu, bo potem jest karta sądów, więc tak jakby może was ktoś tutaj oszukać. Możecie potem mieć okres, że będziecie musieli chodzić po sądach. Więc uważajcie na to. Rada jest, poszukajcie nowych finansów, rozejrzyjcie się nowymi możliwościami. Gdzieś może coś będziecie musiały tak trochę jeszcze łagodnie podziałać, drogie panny. W każdym razie uważajcie na oszustwa, bo potem z tego mi wychodzą sprawy jakieś sądowe, dosłownie prawne. Natomiast wynik jest szóstka kielichów, to są takie liczby, możecie liczyć na bliskie wam rodziny, które znacie od dawna. Także warto też na pewno na bliskie rodziny polegać. Jak coś tam się będzie działo, to się radźcie bliskich wam osób, które znacie od dawna. Też mogą być przyjaciele, znajomi. Także to wszystko w tej części horoskopu. Do zobaczenia w kolejnym.